Korwin, bardzo proszę. Gordon Wasilewski, partia Korwin. Na jednym z portali stwierdził pan, że nie należy sprzeciwiać się finansowaniu, całkowitemu finansowaniu kultury ze środków prywatnych. Dlatego mam takie pytanie, jaki jest cel kontroli państwowej nad kulturą i dlaczego wpisuje się pan w taką dyskryminacyjną politykę wobec pewnych grup społecznych, które nie są beneficjentami tego systemu, a które pod przymusem muszą płacić poprzez podatki, zapewniać środki na finansowanie tego systemu, na przykład dla konserwatystów, którzy nie chcą finansować kultury liberalnej i vice versa, albo na przykład dla ludzi ubogich, którzy pod przymusem finansują kulturę ludzi średnio zamożnych i ludzi zamożnych. Wie pan, ja ostatnio byłem kilka dni temu, było 19 dokładnie listopada, była 250. rocznica Teatru Narodowego w Polsce, bo w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego taki teatr powstał. I z tej okazji była premiera Kordiana Juliusza Słowackiego w Teatrze Narodowym w Warszawie w reżyserii Jana Englerta, który jest dyrektorem tego teatru od lat. I potem z nim rozmawiałem i on mi dokładnie przedstawił, ile ludzie musieliby zapłacić za bilet, żeby pójść na tego Kordiana Juliusza Słowackiego, gdyby nie było dotacji państwowej dla tego teatru. Wie pan ile? 400 zł na jedno dwugodzinne przedstawienie. Bo taka jest skala tego przedstawienia. Tyle kosztuje budynek, inscenizacja bogata, 70 paru aktorów zaangażowanych w to przedstawienie. I teraz ja odwracam pytanie. Czy możemy dopuścić do sytuacji takiej, że z bardzo ważnymi elementami polskiej kultury narodowej zdecydowana większość Polaków nie miałaby możliwości styczności, bo ich by było po prostu na to nie stać. A w sytuacji dotowania i jednak bilet kosztuje 50-60 zł, jednak większość ludzi może pójść. Ja rozumiem wasz punkt widzenia, wiem, że jesteście ordoliberałami, chcecie, żeby wszystko było prywatne, ale są takie sfery życia publicznego, jak wojsko, służby mundurowe wewnętrzne, dyplomacja, które wszystkie zabezpieczają nasze bezpieczeństwo, czy od wewnątrz, czy od zewnątrz, tak? Ale kultura również i edukacja i służba zdrowia w dużym wymiarze. To są takie rzeczy, że jeśli to całkowicie sprywatyzować, tak jak wy postulujecie, to naprawdę bardzo wielu ludzi nie stać by było na leczenie, na edukowanie własnych dzieci i na kontakt z kulturą narodową. To jest niemożliwe.